Schroniska pełne są bardzo smutnych, tragicznych historii związanych ze zwierzętami, z psami, z kotami. Tutaj niestety jest dużo cierpienia, bo te psy trafiają tutaj nie z ulicy, tylko tak naprawdę od osób, które się nad nimi pastwiły lub po prostu od właścicieli, którzy już nie mogą się nimi opiekować lub po prostu umarli. Więc jest tutaj na pewno dużo traum, dużo bólu, cierpienia, ale też czekania na miłość. Czy adopcja jest prostą historią? Dlaczego czasem tak się dzieje, że chcemy zaadoptować psa, a nie jest to takie proste? O to spytamy dzisiaj pani dyrektor. Witam serdecznie. Słyszy się czasem głosy, że nie chcecie wyadoptować jakichś zwierząt, ale z drugiej strony często jest tak, że te zwierzęta trafiają do kogoś i zaraz po tej adopcji wracają. Z czego wynikają takie czasem dziwne opinie? Czy to są ludzie rozczarowani tym, że nie mogli sobie po prostu przyjść i wziąć zwierzęcia, no tak jak się czasem bierze zabawkę ze sklepu? Rzeczywiście tak jest, że po pierwsze ludzie zakochują się w wyglądzie, a nie zawsze ten zwierzak z wyglądu piękny nadaje się do danych ludzi. Istnieje procedura adopcyjna, czyli wstępna rezerwacja, rozmowa telefoniczna, wizyta przedadopcyjna i dopiero wtedy ewentualna adopcja. I nie ma stuprocentowych adopcji mimo takiej trudności stawianych przy adoptowaniu zwierzaka. No nie jest to niestety para butów, jest to odpowiedzialność na całe życie za tego zwierzaka. I dodaję, mimo całej procedury nie ma stuprocentowych adopcji. Zdarzają się niestety zwroty nawet po latach, a to jeszcze rozumiemy, bo to już rzeczywiście jest jakaś sytuacja życiowa, ale zdarzają się też takie, że pan przyszedł po konkretnego kota, no warunki stworzone, wszystko ok, i oddaje nam go po 3 dniach, bo kot nie daje mu spać w nocy. A gdzie ten czas na aklimatyzację, gdzie zawsze przy adopcjach kotów mówi się o tym, że koty najbardziej stresują się zmianą miejsca. Dla nich, mimo tego, że prosto ze strasznych warunków do życia, że tak powiem, czyli ze schroniska do wymarzonego domu, ale niestety one przeżywają największy stres właśnie przy tej zmianie miejsca, mimo tego, że najlepsze apartamenty. Trzeba ale zdementujmy jedną opinię też, która krąży, że koty są u was do adopcji nie tylko na kolanka do domu. Są też koty, które mogą wychodzić, tylko muszą ci właściciele spełniać pewne kryteria. Jakie to kryteria? Po pierwsze cierpliwość, po drugie przetrzymanie kota, a po pierwsze może i zerowe, to jest najważniejsza rzecz, kot nie może mieszkać przy głównej ulicy, po której jeżdżą samochody dosyć szybko. Jeżeli jest to ulica oddalona dalej, jeżeli zachowają te zasady, tak jak i my, zanim wypuścimy tutaj koty, czyli przetrzymamy w danym miejscu, przyzwyczajmy do pór karmienia, brzuch się przyzwyczaja najbardziej do pór karmienia, i kot się wtedy przyzwyczaja też do nowego miejsca i wtedy dopiero mu otwieramy podwoje, tuż zresztą tłumaczymy to każdemu, przed karmieniem, czyli kot się przyzwyczaił do pory karmienia i my go wypuszczamy tuż przed porą karmienia i zwabiamy z powrotem do domu, że tu jest twój dom na jedzenie. Nie jest tak, że oddajemy tylko i wyłącznie koty do domów niewychodzących. Oddajemy również na te wychodzące. Jak widać tu po naszym terenie, tych kotów wychodzących jest sporo. 99% się nas trzyma właśnie ze względu na to, że stwarzamy im warunki do tego, że mają ciepełko, jedzenie, wodę, mają gdzie spać i jeżeli się, że tak powiem, pochorują, to też się meldują i jest opieka weterynaryjna. A mówiliśmy, wróćmy trochę do psów. Często ludzie przychodzą, bo pies jest ładny, bo jest na przykład rasowy, bo takie też do was trafiają, ale często są psy schorowane, które wymagają stałej opieki medycznej, straumatyzowane, które też wymagają pracy i z tymi psami już się pojawia problem. Natomiast czasem słyszy się też, że albo nie mogliśmy zaadoptować psa, bo mamy na przykład za małe mieszkanie. Są takie sytuacje, że na danego psa jest zapisanych kilka osób. Że zapisują się mimo tego, że wiedzą, że już się ktoś zapisał. Następny, 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 bo zdjęcie, wygląd zadziałało, że tak powiem. I wtedy sprawdzamy te domy, szukając tego najlepszego dla psa. Bo rzeczywiście bierzemy pod uwagę, co dla danego psa będzie najlepsze. Jeżeli pies może zamieszkać w domu z podwórkiem, regularne spacery, bo to nie jest to, że pies
Dom z podwórkiem jest gwarancją tego, że pies będzie szczęśliwy. Pies potrzebuje kontaktu z człowiekiem, a nie tylko, że tak powiem, w domu i wypuszczany na podwórko, tylko potrzebuje tych spacerów i kontaktu. A z drugiej strony pies zamknięty w domu przez ileś godzin, bo ludzie pracują w malutkim domu i o tych spacerach ani widu, ani słychu. Wybieramy tą opcję dla psa najlepszą. Rzeczywiście, powiedzmy, z tych 5 osób obdzwaniamy wszystkich, wizyty przedadopcyjne i oddajemy tym, którzy zapewnią najlepsze warunki dostosowane do psa dla siebie. Bo są też psy staruszki, jak wcześniej pani powiedziała. I zdarzają się coraz więcej z ludzi, którzy przychodzą właśnie po takiego dziadka. W tej chwili trwa, że tak powiem, proces adopcyjny dla ludzi, którzy wzięli od nas taką młodą sukę z Ukrainy i są gotowi dać, bo ona lubi inne psy, takiemu w największej potrzebie małemu pieskowi i jest taki kandydat, oni wybrali innego, a my przerabiamy na innego, dlatego że ten pies nie nadaje się w te warunki do bloku czwarte piętro, którego oni wybrali, chcieli pomóc takiemu w największej potrzebie, który rzeczywiście choruje już bardzo, ale mamy równego kandydata, staruszka, takiego biednego, spolegliwego, który też się nadaje do nich. Czy często wracają takie zwierzęta z adopcji do Was? Czy czasem są odbierane po prostu też interwencyjnie, bo wiem, że później jest taka procedura, że czasem sprawdzacie, w jakich pies warunkach żyje, jak się ma. No i wiem, że no zdarzają się takie sytuacje. Staramy się przekonać tych ludzi, zresztą jeżdżąc czy my na wizyty poadopcyjne, czy jeździ TOS na interwencje jako takie, to na pewno pierwszym słowem naszym i jest to, żeby poprawić warunki, bo nie spełniają tego, co, że tak powiem, podpisali w umowie adopcyjnej, czy w ogóle urągają życiu, że tak powiem, psa. Jeśli to nie zdaje egzaminu, dopiero wtedy jest taka interwencja, żeby takiego psa zwrócić do nas albo oddać TOZ-owi. Najpierw staramy się uświadomić ludzi, bo czasami ludzie są nieuświadomieni, że robią krzywdę zwierzęciu, trzymając go w ten, a inny sposób. No zdarzają się, to są naprawdę po tej selekcji, to prędzej jest tak, że ludzie do nas oddadzą zwierzaka, bo wiedzą, że my mu spróbujemy znaleźć jeszcze lepszy, że tak powiem, dom, niż w odwrotną stronę, że go, że tak powiem, porzucą, zostawią czy oddadzą w inne ręce. A czy często jest to warunek umowy w ogóle adopcyjnej. Czy często zdarza się, że psy są porzucane tutaj bezpośrednio przy schronisku, bo już funkcjonuje w Polsce coś takiego jak okno życia dla psa. I to jest, myślę, dużo lepsza opcja niż przywiązywanie psów, których chcą niektórzy się pozbyć w lesie, bez możliwości przetrwania. Czy często podrzucają Wam tutaj ludzie psy? No zdarza się, że ale to bardzo, bardzo rzadko, że pod schroniskiem, że tak powiem, zostawią. Prędzej zostawiają koty, mioty kotów zbędnych, że tak powiem, bo dokarmianie kotów to nie jest wszystko. Niestety te koty się rozmnażają i potem sprawiają trudność. Bardziej jest to także związane z tym, że Opole rzeczywiście dba o te bezdomne zwierzęta. Czyli znajdujemy psa na ulicy, on ma miejsce zapewnione w schronisku. Umiera pan, pani, rodzina może oddać takiego psa, jeżeli jest z Opola do schroniska. Ale pod górkę mają bardzo, bardzo, bardzo sąsiednie gminy, czyli ludzie z sąsiednich gmin, gdzie gmina wypina się na nich mimo ustawowego obowiązku, że jeżeli ja chcę oddać psa, bo wyjeżdżam, no nie wiem, chcę. A gmina mu na to nie pozwala. Mimo tego, że ma podpisaną umowę z jakimś schroniskiem, to rób sobie pan, pani, co chcesz z takim psem. I takie psy potrafią się znaleźć w schronisku, znalezione w granicach miasta Opola. Bo były rozmowy telefoniczne, były jakieś maile i nagle pies opisany z wyglądu wcześniej znajduje się w Opolu. Ja nie mówię, że bezpośrednio przyprowadza mi właściciel w tym momencie, czyli nie znamy ani imienia, bo my tego nie notujemy, ani nic takiego. Ja odsyłam do urzędów miasta i gmin, które są zobowiązane do zajęcia się bezdomnymi zwierzakami. I jest telefon jednego dnia, rozmowa o takim psie, że no niestety my nie możemy przyjąć, czy tam kocie, a na następny dzień mamy pod furtką albo mamy w schronisku, bo przywiozła Straż Miejska. I to jest wynik tego, że w tych innych gminach ludzie naprawdę nie mają łatwo.
Drodzy Państwo, pamiętajmy, że zwierzę to naprawdę odpowiedzialność. To często członek rodziny i tragedie, które się zdarzają w życiu, czasem sprawiają, że te zwierzęta trafiają tu do schroniska, ale często jest to nasza bezmyślność, czy po prostu nasze okrucieństwo. Więc zanim zaadoptujemy psa, to naprawdę przemyślmy to, żeby później nie złamać mu po raz kolejny raz serca. A jeśli chodzi o koty, kotów tutaj w miejskim schronisku jest dużo. Ile na chwilę obecną? Prawie 200. 180. Prawie 200 kotów, które można zaadoptować. Mogą mieszkać w naszych stodołach, stajniach, mogą mieszkać również w mieszkaniach, w domach, więc naprawdę nie ma tutaj problemu z adopcją również tych fantastycznych kocich przyjaciół, którzy na pewno będą się nam odwdzięczać swoją czułością w jesienne dni, które tuż przed nami. Polecamy zwierzęta do adopcji z miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu. No i prosimy o odpowiedzialność.